dzisiaj jest wyjątkowy dzień, to jest nasze święto, jubileusz tego dziesięciolecia. Wpisujemy się w ogóle pięknie, bo wpisujemy się jeszcze w piękny jubileusz 95-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Polsce. Jesteśmy kołem specjalistycznym, takim ramieniem specjalistycznym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Wspieramy dzieciaki, które są chore na zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, czyli w skrócie po angielsku ADHD. W Polsce diagnozujemy jako zespół hiperkinetyczny. Patronat honorowy nad naszym jubileuszem objęło Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, oddział Szczecin, profesor Jerzy Samochowiec. Patronatem honorowym również objęło, tak, nasz jubileusz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zachodniopomorski Oddział Regionalny i tutaj prezes Zygmunt Pyszkowski. Jak również tak czuwa nad nami w ramach patronatu Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie na czele z panią dyrektor magister Urszulą Pańką. Witam serdecznie, bardzo się cieszę, że wszyscy Państwo jesteście. Witam tam z tyłu. Więc dziękujemy 13 Muzeum, Elefant Club, Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie, Bajlang w Szczecinie, Villa Spółka Zoo, pani Izabela Ewa Staśkiewicz, malarka szczecińska, Klub Słowianin, Jansen Cilak Polska, Restauracja Stary Szczecin, Klub Tango, Polska Żegluga Morska, Hyper Glazur, sieć sklepów Biedronka, Rozwiń Skrzydła, informacyjny portal internetowy, Rex Drukarnia, etc. Drukarnia, Szkoła Cukrzycy i Victory, filmowanie dzisiejszego koncertu. Dziękujemy bardzo wszystkim partnerom za wsparcie i bycie z nami. Proszę Państwa, więc żeby nie przedłużać, żeby przejść do meritum, to rzeczywiście zapraszamy zespół Hip Hop. Już 19 maja 9 miesięcy od narodzin wiedziałem, co jest mieć. Nie było żadnych zmierzch, kiedy byłem małolatem. Zakładałem słuchawki i bujałem się z rapem. Jeździłem na DLC i grałem w kosza. Dzisiaj jest nie inaczej, zamiast deski jest czteropak. Zajawka została, czuję ją ciągle w sobie. Zacząłem w końcu pisać i tak zostało twoje. Uświadomiłem sobie, że ustąp cię. Ja mogę i chcę i biorę to, co chcę. Byłem i nawet dzisiaj jest już na zimną kartę. Za te pory może być rozdziwiony, ale to moja historia trochę mniej przekonująca niż ta historia. Tak się żyło na osiedlu, dzisiaj wszyscy mnie tu znają. Dzisiaj dzieciaki zamiast na boisku to w domu grają, to mnie wkurza. Ale co zrobisz, to będę gimna, za chwilę numer jeden jest. Jesteś Bogiem, wychodzi mi to Bogiem, ale świata nie zmienię. Mogę zmienić tylko siebie i całą tą scenę. To mnie wkurza, ale co zrobisz, to będę gimna, za chwilę numer jeden jest. Jesteś Bogiem, wychodzi mi to Bogiem, ale świata nie zmienię. Nie mogę zmienić tylko siebie i całą tą scenę. Na samym początku zagrały zespoły hip-hopowe. Jak powiedział Łukasz, tak, powiedział, że właśnie oni wszyscy mają ADHD i do tej pory go posiadają i że jak chodzili do szkoły, tak, bo to są ludzie już, którzy tam no, pokończyli, tak, swoją edukację, no, nie mieli tego szczęścia, nie mieli tego wsparcia, nie mieli tego zainteresowania, tak? Dlatego musimy dać szansę tym dzieciom, które są w przedszkolu, bo musimy zacząć pracę od przedszkola z tymi dziećmi, aby potem było tylko ten po prostu dobrze, tak? Żebyśmy mogli wyprowadzić te dzieci no, na przysłowiowych ludzi. Ja. Ostatnia stacja. Przymusowo skarbowane życie, to nie zatrzymasz. Pierwsza stacja, i nasz mu powołanie. Zwiedzony brak zdolności wyższy Borek z rapem. Na pozałem złotkarkę, długopis. Czas i sami w kolejce pokory. Myślałem w domach, ja obszaduję drogi. Do dziś zastanawiam się, skąd był ten pomysł. Zmienia ludzi, zostawione na koczu. Wspomnienia z tego chodzi, początku i końcu. Przelany w tym, ten podejrzany zawał. Mojego zęta już nie da się poskładać, wiesz. Ale to nieważne już, ty nasza przeszłość jest nieważna.
miasta już ma kondygnozacji w trasie od Zakira. Na ostatniej stacji chcę pozapominać już. Na ostatniej stacji spotkamy się wszyscy, bez wyjątku jest. Gadamy barwę życiu, tak bez przyczyn, możemy wszystko mieć. Otwórz oczy, zobacz co się wokół ciebie dzieje. Nic nowego, ludzie przeżywają swoją biedę. Jeden drugiemu zazdrości, jeśli ma czegoś mniej. A jak ma czegoś więcej, to jeszcze więcej chce. Życie drugiego człowieka traci na wartości. System nie pomaga, co najwyżej rości. Najsłabsi wołają litości. Ci bogatsi oślepieni blaskiem swej majętności. Życie w Polsce dalekie jest od normalności. Nie jeden nie ma nic, prócz kilku umiejętności. Nie ma wyjścia, żyje jak partyzant. Przypał to dla niego najgorsza schiza. Wizja więzienia z niejednego wypędziła lenia. A dla niektórych ulica to jedyna nadzieja. Świat się zmienia, niestety na gorsze. Ludzie są coraz bardziej chciwi, a życie droższe. Rozejrzyj się wokoło, zobacz jak świat się zmienia. Telewizja na ten temat nie ma nic do powiedzenia. Ja na ten temat opowiem ci z nawiązką, bo chcę tylko, żeby Polska była Polską. Rozejrzyj się wokoło, zobacz jak świat się zmienia. Telewizja na ten temat nie ma nic do powiedzenia. Ja na ten temat opowiem ci z nawiązką, bo chcę tylko, żeby Polska była Polską. Są z nami przyjaciele, znajomi, rodziny, dzieciaki. Także no, widzimy tylko uśmiech na twarzach, tak, i radość. Oczywiście dzisiaj licytujemy, tak, licytujemy wspaniałe rzeczy. Podarki od naszych partnerów. Te pieniądze są przeznaczone na działalność naszą statutową. Planujemy po pierwsze skończyć remont placówki, która jest już rozpoczęta, tak aby to jest związane z wymianą okien, z wymalowaniem jeszcze części sal, z położeniem podłóg nowych. Proszę Państwa, jest obraz fantastycznej pani Izabela Ewa Staśkiewicz, artystka szczecińska, malarka. Sprawa jest nie tylko, chodzi o sztukę, ale o to, żeśmy zebrali się tutaj, żeby pomóc tym wyjątkowym dzieciakom, ponieważ cała ta akcja do tego zmierza i temu służy, więc zapraszamy Państwa, abyście się najpierw złapali za głowę, albo nie, odwrotnie, najpierw za portfel wydali dużo pieniędzy, a potem złapali się za głowę. 300 zł cena wywoławcza, 450 po raz pierwszy, pan Dariusz Wieczorek ponowił akcję. Jest, patrzcie, no nie pozwoli, to 500 zł. 700 zł po raz pierwszy, 700 zł po raz drugi i 700 zł po raz trzeci. Sprzedane, słowo się rzekło. Panie Mareczku, panie Marku. Panie Marku, proszę, uwaga, przekazanie, zdjęcia, filmy, tuż! Czyli zapraszam do licytacji 10 wizyt w salonie Byline, modelujących kobiecą sylwetkę. 500 zł po raz trzeci sprzedane. Dzięki, brawo! 500 zł po raz trzeci sprzedane. Prosimy panią do nas, prosimy do nas. Tak. Chwila dla fotoreportera, najazd. Rzeczywiście u pani nie ma co modelować, ale jak się pani... Proszę uprzejmie, przekazanie. Uścisk dłoni. Gratulacje. Down, step
on my face. Say my name and over the place. Do anything that you wanna do. But I'll hide and lay off of my shoes. Why don't you step on my blue suede shoes? But oh, how did they open my shoes? Why don't you step on my blue suede shoes? Planujemy rozszerzyć ofertę w obszarze dzieci od 3 lat do lat 5. To są dzieciaczki małe, które wykazują symptomy ADHD, ale jeszcze nie mogą być zdiagnozowane. Chcemy z nimi też już terapeutycznie pracować, aby później im było łatwo wejść już w tą terapię systemową. Lalka, kochani, Pleciuga. W teatrze Pleciuga grała lalka w przedstawieniu. Fantastyczna, rzadko takie lalki można nabyć. Lalki są bardzo drogie. Teatralne lalki są wyjątkiem na rynku. Nie można tego kupić, można tylko dziś wylicytować. Prosimy, robimy zdjęcia, przekazujemy. Tym razem całuję ja. 3 razy. Gratulacja i dziękujemy za serce. Dziękujemy za serce w tak pięknej oprawie. Właśnie udało się pani wylicytować tą wspaniałą lalkę, pokażmy ją może. To jest lalka z Teatru Lalek Pleciuga, ufundowana tutaj przez jednego z partnerów dzisiejszego koncertu. I dla kogo ta lalka? Pomyślałam sobie, że jest to wspaniała nagroda dla dzieci. Chciałam powiedzieć, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, oprócz świetlic środowiskowych, kół specjalistycznych, prowadzi też punkty przedszkolne i przedszkola. I co roku prowadzimy Festiwal Piosenki Dziecięcej. Za najpiękniejsze przedstawienie, które będzie, dzieci otrzymają w prezencie właśnie tą lalkę. Przeurocze pudełeczka, takie jak na płatki śniadaniowe. W pierwszej chwili myślałam, że to jest to. Do róż, do iglaków, do krzewów wysokiej klasy, proszę Państwa, najlepsze kuleczki na świecie. Czynią cuda. I 210 po raz trzeci. Strzelane! Słoneczko najdroższa. To ty, no to jako sąsiad przyjdę po szczypkę. Dobrze, super, odsypię. Pięknie jest, fantastycznie. Wspaniałe 10 lat pracy dla dzieci z ADHD. Jest Tamara ogromnym wsparciem, nie tylko dla dzieci, ale dla rodziców. Tamarka, bardzo Ci dziękujemy wszyscy za to, że jesteś, że chciałaś to wszystko stworzyć i chcesz, jak Ty zawsze tak mówisz, chce Ci się chcieć być, robić to, co robisz. Dzięki wielkie.
bardzo, przepraszam, zatkało. No. Ogromnie dziękuję. Ale pamiętajcie jedną rzecz. Moi kochani, rodzice, Jasiu, że to tylko dzięki wam, tak, mam tą energię i chcę mi się dalej chcieć. Bo... No właśnie, wy mnie napędzacie, wy mnie nakręcacie, takie miejsca, taka atmosfera, przyjaciele, wszyscy dają mi tą energię i rodzą się w mojej głowie nowe pomysły, którym musicie sprostać. No dobrze, dziękuję wam bardzo, naprawdę, jeszcze raz, serdecznie, dziękuję. A tobie, Asiu, dziękuję za te wszystkie nieprzespane noce, za siedzenie przy komputerze i przy telefonie do 12 albo i dalej, tak? Za odbieranie każdego telefonu o każdej porze, tak, dnia i tej nocy. Także naprawdę dziękuję ci, fantastycznie mi się z tobą pracuje. Dziękuję. 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam.